Dzień dobry, jest godzina 10, zaczynamy nasze obrady. Proszę o powstanie. Do hymnu. Póki my żyjemy, co nam obca przemoc wzięła, szablon odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Przejdzie Wisłę, przejdzie Wartę, będzie Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Jak Czarnecki do Poznania po szwedzkim zaborze, dla ojczyzny ratowania rzucił się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Już tam ojciec do swej wasi mówi zapłakany: słuchaj jeno, pono nasi biją w tarabany. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Po hymnie proszę jeszcze szanownych radnych o powstanie, nie siadanie. Uczcimy minut ciszy pamięć naszego przyjaciela, kolegi, samorządowca, wicemarszałka Sejmu Mirona Sycza. Dziękuję, proszę spocząć. Na podstawie artykułu 20 ustęp 2c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest Dziennik Ustaw 2023 roku z późniejszymi zmianami, otwieram pierwszą sesję Rady Miasta w Górowie Ławieckiej. Stwierdzam, iż zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum, przy którym możemy obradować i podejmować decyzje Rady. Serdecznie witam jeszcze raz wszystkich radnych, witam przybyłych gości i pana burmistrza, naszego starego, nowego pana burmistrza, i przystępujemy do dalszej realizacji naszego planu. Wysoka Rado, obecnie przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Górowie Ławieckim wręcza radnym zaświadczenia o wyborze. Przystąpimy do złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych. Witam szanownych radnych. Gratuluję wyboru i życzę konstruktywnej pracy na rzecz miasta Górowo Ławeckie oraz mieszkańców Górowa Ławeckiego. Proszę o odebranie zaświadczenia. Przeczytam pierwsze zaświadczenie, jak wszystkie wygląda.
Na podstawie artykułu 449 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy Miejska Komisja Wyborcza w Grójoweckim stwierdza, że w wyborach, które odbyły się dnia 7 kwietnia 2024 roku, pan Bachanowicz Kamil wybrany został radnym Rady Miasta Górowa Jławeckiego. Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Górowie Jławeckim Andrzej Worobiec. Zapraszam. Pan Ciżman Jan. Pani Długokęcka Lucyna. Pan Kinal Andrzej. Pani Mizrakowska Róża Anna. Pan Pawluk Tadeusz. Pan Rabczuk Marek. Pan Rochun Łukasz. Pani Rumbuć Alina. Pani Sawicz Grażyna Katarzyna. Pan Szlejer Zbigniew. Pan Tobisz Arkadiusz. Pani Wierzbowska Alina Janina. Pan Wiśniowski Robert. Pan Wodnicki Zbigniew. Dziękuję. Dziękujemy. Obecnie przystąpimy do złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty i wywołaniu kolejnego radnego, radni powstają i wypowiadają słowa ślubuję. Ślubowanie może być też złożone z dodaniem zdania: tak mi dopomóż Bóg. Pozwólcie Państwo, że odczytam rotę przysięgi. Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i mieszkańców. Dziękuję. Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Górowie Jawieckiej. Odczytujemy. Odczytuję po kolei z listy obecności nazwiska radnych, po czym radni będą wypowiadali słowa przytoczone przeze mnie wcześniej. Kamil Bachanowicz. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Jan Ciżman. Ślubuję,
Tak mi dopomóż Bóg. Długokęska Lucyna. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Andrzej Kinan. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Mizerakowska Róża. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pawluk Tadeusz. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Rochuń Rabczuk Marek. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Rochuń Łukasz. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Rumbuć Alina. Ślubuję. Grażyna Sawicz. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Szlejer Zbigniew. Ślubuję. Tobisz Arkadiusz. Ślubuję. Wierzbowska Alina Janina. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Wiśniowski Robert. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Wodnicki Zbigniew. Ślubuję. Dziękuję. Teraz przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Grodzie Wiejskiej wręczy burmistrzowi zaświadczenie o wyborze. Zaświadczenie na podstawie artykułu 490 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy. Miejska Komisja Wyborcza w Górowie Łowieckim stwierdza, że wyborach, które odbyły się 7 kwietnia 2024 roku, pan Kostka Jacek Przemysław wybrany został burmistrzem miasta Górowa i Łowieckiego. Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Górowie Łowieckim Andrzej Worobiec. Gratuluję. Następnie burmistrz miasta złoży wobec Rady Miasta ślubowanie. Obejmując urząd burmistrza miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu i powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękujemy. Pana burmistrza. Porządek obrad otrzymali Państwo radni przed dzisiejszą sesją. Odczytam porządek obrad. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji. Drugie. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze radnego miasta Górowa Iławeckiego. Złożenie ślubowania radnych. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na burmistrza miasta Górowa Iławeckiego. Złożenie ślubowania przez burmistrza miasta Górowa Iławeckiego. Wybór przewodniczącego Rady Miasta Górowa Iławeckiego. Przyjęcie przewodnictwa obrad przez przewodniczącego Rady Miasta Górowa Iławeckiego. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Miasta Górowa Iławeckiego. Zamknięcie sesji Rady Miasta. Część punktów już mamy. Załatwiliśmy. Tak. Przystajemy do realizacji porządku obrad. Punkt szósty to wybór przewodniczącego Rady Miasta. Jeszcze należy przegłosować. Aha, oczywiście, przepraszam bardzo. Głosujemy porządek obrad. Głosujemy przez podniesienie ręki i stwierdzeniem, że jestem za. I po kolei będziemy głosować, tak jak tutaj według listy obecności. Pierwszy, pan Bachanowicz Kamil. Jestem za. Ciszman Jan. Jestem za. Długokęska Lucyna. Jestem za. Andrzej Kinel. Jestem za. Mizerakowska Róża. Jestem za. Pawłuk Tadeusz. Jestem za. Rabczuk Marek. Jestem za. Rochuń Łukasz. Jestem za. Rumbuć Alina. Jestem za. Sawicz Grażyna. Jestem za. Szlejer Zbigniew. Jestem za. Tobisz Arkadiusz. Jestem za. Wierzbowska Alina Janina. Jestem za. Wiśniowski Robert. Jestem za. Wodnicki Zbigniew. Jestem za. Dziękuję. Wszyscy są za. Przystąpimy do dalszej realizacji naszego porządku obrad. Zgodnie z artykułem 19 ustawy 1 o samorządzie gminnym oraz paragrafu 17 Statutu Gminy Miejskiej Górowo i Ławieckie Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
W głosowaniu tajnym bezwzględna większość głosów ma miejsce wówczas, gdy na kandydata oddana została liczba głosów co najmniej o jeden więcej od połowy wszystkich ważnie oddanych głosów. Głosowanie tajne przeprowadza wybrana z grona Rady komisja skrutacyjna, która wyłoniona jest spośród siebie, która wyłoni spośród siebie przewodniczącego komisji. Obecnie, Szanowna Rado, przystąpimy do powołania komisji skrutacyjnej do wyboru przewodniczącego Rady. Bardzo proszę o zgłoszenie osób do pracy w komisji skrutacyjnej. Proszę bardzo. Proszę, pan radny Bachanowicz. Chciałbym zgłosić Zbigniewa Wodnickiego. Słucham? Czy kolega, tak. Następnie proszę. Zgłaszam Alinę Wierzbowską. Pani Alino, wyraża pani zgodę? Jeszcze jedna osoba. Zgłaszam Marka Rabczuka. Panie Marku. Tak, wyrażam zgodę. Czy państwo mają jakieś uwagi co do wyboru komisji skrutacyjnej? W takim razie przegłosujemy. Też głosujemy imiennie. Bachanowicz Kamil. Jestem za. Ciszman Jan. Jestem za. Długokęska Lucyna. Jestem za. Andrzej Kina. Jestem za. Mizarkowska Róża. Pawluk Tadeusz. Jestem za. Rabczyk Marek. Jestem za. Rachuń Łukasz. Jestem za. Rumbuć Alina. Jestem za. Starzysz Katarzyna. Jestem za. Grażyna. Szplej Zbigniew. Jestem za. Tobisz Okariusz. Jestem za. Wierzbowska Alina. Jestem za. Wiśniewski Robert. Jestem za. Wodnicki Zbigniew. Jestem za. Tak. Sprzeciwów nie widzę. Przygłosujcie wszystko za. Stwierdzam, iż Rada Miasta powołała komisję skrutacyjną. Tak? Przystępujemy obecnie do wyboru przewodniczącego. Tak, do przewodniczącego. Przepraszam bardzo, bo się. Przystępujemy obecnie do wyboru przewodniczącego Rady. Bardzo proszę o podawanie kandydatów. Zgłoszony kandydat, podobnie jak do komisji skrutacyjnej, musi wyrazić zgodę na kandydowanie. Przewodniczącego komisji skrutacyjnej trzeba wybrać. Aha, tak. Słuszna uwaga. Spośród trzech członków komisji skrutacyjnej musimy wybrać przewodniczącego komisji skrutacyjnej. Słucham. Oni muszą sami się. Co robimy, przerwę teraz? Niech się wybiorą. Proponuję zgłosić, słuchajcie, kandydatów na przewodniczącego, panie przewodniczący, a potem ogłosić przerwę, żeby się konstytuowała komisja. Oczywiście, słuszna uwaga. W takim razie zgłaszamy kandydatów na przewodniczących Rady Miasta. Słucham. Proszę, radny Rabczuk. Na przewodniczącego Rady Miasta chciałbym zgłosić kandydaturę pani Grażyny Sawicz. Jakieś umotywowanie tej kandydatury, proszę. Pani Grażyna Sawicz cieszy się olbrzymim zaufaniem górowskiej społeczności, czego dowodem jest powołanie jej po raz trzeci z rzędu na radną miasta Górowo. Wśród mieszkańców oraz wśród radnych cieszy się dużą sympatią. Doświadczenie, które zdobyła podczas poprzedniej kadencji, gdzie w ostatniej kadencji pełniła funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta, pozwoli jej należycie sprawować funkcję przewodniczącego Rady Miasta. Dziękuję. Dziękuję, panie Marku. Czy są jeszcze jakieś kandydatury? Wyrażam zgodę. Czy pani wyraża zgodę, pani Grażyno? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję. Proszę o podawanie następnych kandydatur. Proszę bardzo. Pan Kamil Bachanowicz. Wysoka Rado, na przewodniczącego Rady Miasta zgłaszam kandydaturę Kamila Bachanowicza.
I jakaś motywacja? Tak, oczywiście. Szanowna Rado, zgłaszam kandydaturę pana Kamila Bachanowicza. W poprzedniej kadencji pan Kamil Bachanowicz pełnił funkcję radnego oraz przewodniczył Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Jego działania oraz jako przewodniczącego komisji pokazały, że kierował się obiektywizmem oraz zawsze respektował literę prawa. W dużym stopniu przyczynił się do zmian w statucie oraz regulaminie Rady Miasta. Pan Kamil Bachanowicz od lat odznacza się zaangażowaniem w sprawy społeczne, pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego Związków Zawodowych Więziennictwa na poziomie krajowym oraz przewodniczącego Zarządu Okręgowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego doświadczenie w zarządzaniu, umiejętność negocjacji oraz zaangażowanie w sprawy społeczności lokalnej czynią go doskonałym kandydatem na stanowisko przewodniczącego Rady Miasta. Pan Kamil będzie gwarantem tego, że Rada Miasta jako organ mający kompetencje stanowiące i kontrolne będzie traktować każdą sprawę równo i obiektywnie, niezależnie od interesów czy presji zewnętrznych, zachowując pełną niezależność i lojalność wobec obywateli miasta. Jego praca będzie nadal skupiona na dążeniu do rozwoju i zapewnieniu sprawiedliwości społecznej oraz wzmacnianiu współpracy między radnymi, mieszkańcami i instytucjami lokalnymi. Dlatego też, drodzy Państwo radni, mam nadzieję, że poprzemy kandydaturę pana Kamila Bachanowicza na stanowisko przewodniczącego Rady Miasta Górowo i Ławeckie. Jestem pewien, że jego doświadczenie, zaangażowanie i kompetencje uczynią naszą Radę jeszcze skuteczniejszą w służbie naszej społeczności. Dziękuję panie radny, no piękna motywacja. Pytanie do pana Kamila, czy pan wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję. Pytaj, czy jeszcze? Czy jeszcze są chętni? Ktoś kogoś zgłosi? Słucham. Rozumiem, że nie ma, czyli mamy dwóch kandydatów. Pierwszym kandydatem jest pani Grzegorzyna Sawicz, drugim pan Bachanowicz Kamil. Dziękuję. Teraz proponuję ogłosić przerwę 10 minut. Komisja Kuratacyjna zbierze się i wybierze swojego przewodniczącego, po czym zaczniemy kontynuować dalszą część naszych obrad. Dziękuję. Już? Witam Państwa po przerwie. Rozmawiamy o obrady. Jest nas dalej 15. Dziękujemy Komisji Kuratacyjnej za przygotowanie się do wyborów przewodniczącego Rady Miasta. Zapoznam teraz Państwa z zasadami głosowania przy wyborze przewodniczącego Rady Miasta. Przewodniczący Rady Miasta. Pierwsze, głosowanie jest tajne. Radni głosują za pomocą kart ostempowanych pieczęcią Rady Miasta, które rozda Komisja Skrutacyjna. Radny głosuje przez postawienie znaku X w odpowiedniej kratce obok wyrazu za, przeciw, wstrzymuje się przy nazwisku jednego kandydata. Za wybranego uznaje się kandydata, który uzyskał bezwzględną większość oddanych głosów za. Przy obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. U nas nie ma takiego problemu, mamy 15 radnych wszystkich. Jeżeli radny na karcie do głosowania postawi znak X jednocześnie w dwóch lub trzech kratkach, za jego głos uważa się za nieważny. Karty wyjęte z urny, niesporządzone przez Komisję Kuratacyjną, nieopatrzone pieczęścią oraz całkowicie przedarte są kartami nieważnymi. Jeżeli radny na karcie do głosowania nie postawił znaku X przy żadnej karcie, jego głos uważa się za ważny bez dokonania wyboru. Czy są jakieś pytania? Dziękuję, nie ma. Proszę Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy i przygotowania kart do głosowania. Sposób głosowania będzie następujący, czyli będę czytał imiennie każdą osobę, każdego radnego. Tutaj będziemy stali, dostanie kartę. Żeby było tajne, to tam sobie pójdzie na stoliku sługopisy, zaznacza jednego z kandydatów, wraca z powrotem i do urny tutaj na stoliku, gdzie jest ta urna, wkłada kartę, tak?
po głosowaniu. Na tej zasadzie to będzie zrobione. Przewodniczącym komisji jestem ja i plus dodatkowo członków, co to znamy, członków. A teraz pokażemy urnę. Nie ma podwójnego pudełka, to nie jest magiczna, także tam nie da nic rady schować. To ja będę teraz czytał, Marek będzie rozdawał karty, tak, do głosowania. W pierwszej kolejności Kamil Bachanowicz. Tam są długopisy, tak są. Zapraszam, Jan Ciszman. Do siebie. Zapraszam Lucyna Długokęska. Zapraszam Andrzej Kinal. Zapraszam, Róża Anna Mizerakowska. Zapraszam, Tadeusz Pawluk. Zapraszam, Marek Rabczuk. Zapraszam, Łukasz Rochuń. Zapraszam Alina Rumbuć. Dziękuję.
Zapraszam, Grażyna Katarzyna Sawicz. Zapraszam, Zbigniew Szlejer. Zapraszam, Arkadiusz Tobisz. Zapraszam, Alina Janina Wierzbowska. Zapraszam, Robert Wiśniowski. I zapraszam Zbigniewa Wodnickiego. Dziękuję. Przepraszam, jeszcze jedno. Dziękujemy teraz Komisji Skrutacyjnej za swoją pracę. W tej chwili uda się na policzenie głosów. Ogłaszam 5 minut przerwy. Wznawiamy obrady. Proszę przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o ogłoszenie wyników. Głosowanie już się zakończyło. Przeczytam protokół po głosowaniu. Nie ma? O, przepraszam bardzo, nie ma jednego radnego. Poczekamy chwilę jeszcze. Przepraszamy za małe zamieszanie. Już jesteśmy w komplecie. Proszę przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o ogłoszenie wyników wyboru. Protokół Komisji Skrutacyjnej. Wybrana sesja Rady Miasta w Górowie Wiejskiej w dniu 6 maja 2024 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Rady. Komisja Skrutacyjna w składzie: Zbigniew Wodnicki, przewodniczący, Alina Janina Wierzbowska, członek, Marek Rabczuk, członek. Stwierdza, co następuje. Na stan 15 radnych miasta w sesji obecnych jest 15 radnych. Wydano 15 kart do głosowania. Głosowało 15 radnych, głosów ważnych oddano 15, nieważnych 0. Zgłoszeni kandydaci na przewodniczącego Rady otrzymali następującą ilość głosów. Grażyna Katarzyna Sawicz, 8 głosów za, głosów przeciw 0, wstrzymujących się 0. Kamil Bachanowicz, 6 głosów za, 1 głos przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. Komisja Skrutacyjna stwierdza, że na przewodniczącego Rady została wybrana Grażyna Katarzyna Sawicz. Na tym protokół zakończono. Podpis komisji. Dziękujemy Komisji Skrutacyjnej. Już? Odczytam teraz, pozwólcie Państwo, uchwałę o wyborze na przewodniczącą Rady panią Grażynę.
Uchwała numer 1, łamane przez 1, 2024 Rady Miasta Górowa Łowieckie z dnia 06 maja 2024 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miasta Górowa Łowieckiego na podstawie artykułu 19 ustawy 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest dziennik ustaw z 2023 roku, pozycja 40, z późnymi zmianami Rada Miasta uchwala, co następuje. Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym przewodniczącym Rady Miasta Górowa Łowieckie została wybrana pani Grażyna Katarzyna Sawicz. Gratuluję, pani Grażyno. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Drodzy państwo, ja państwu podziękuję. Ja również dziękuję. W tym momencie za jakieś niedoskonałości serdecznie przepraszam. I zapraszam panią Grażynkę do kontrolowania dalszej części obrad. Pani Grażynko, zapraszam. Bardzo dziękuję. To ja zostawię je tutaj. Tak. Słyszę okulary. Wyszek. Dziękuję. Dziękuję. Wysoka Rado, serdecznie dziękuję radnemu seniorowi za sprawne prowadzenie obrad dzisiejszej sesji. Dziękuję za wybór. Szanowni radni, drodzy państwo, przechodzimy do kolejnego punktu obrad. Teraz chciałabym, żebyśmy powołali komisję skrutacyjną. Jeżeli komisja skrutacyjna wyrazi zgodę, ta, która została w tych samych osobach. Czy państwo wyrażacie zgodę? Tak. Dziękuję. To bardzo proszę, przegłosujemy. Będę imiennie czytała państwa nazwiska. Tylko dodać, że to komisja skrutacyjna do wyboru wiceprzewodniczących rady. Komisja skrutacyjna jest do wyboru wiceprzewodniczących rady. I tak po kolei. Pan Bachanowicz Kamil. Jestem za. Pan Ciżman Jan. Jestem za. Pani Długokęcka Lucyna. Jestem za. Pan Kinal Andrzej. Jestem za. Pani Mizerakowska Róża Anna. Jestem za. Pan Pawluk Tadeusz. Jestem za. Pan Rabczuk Marek. Jestem za. Pan Rochuń Łukasz. Jestem za. Pani Rumbuć Alina. Jestem za. Pani Sawicz Grażyna Katarzyna. Jestem za. Pan Szlejer Zbigniew. Jestem za. Pan Tobisz Arkadiusz. Jestem za. Pani Wierzbowska Alina Janina. Jestem za. Pan Wiśniowski Robert. Jestem za. I pan Wodnicki Zbigniew. Jestem za. Wszyscy jesteśmy zgodni, wszyscy popieramy i jesteśmy za tą komisją, w takim składzie za komisją skrutacyjną. I teraz zgodnie ze statutem miasta Rada wybiera ze swego grona dwóch wiceprzewodniczących Rady w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. Bezwzględna większość głosów ma miejsce wówczas, gdy na kandydata oddana została liczba głosów co najmniej o jeden więcej od połowy wszystkich ważnie oddanych głosów. Głosowanie tajne przeprowadza wybrana z grona Rady komisja skrutacyjna, która wyłania spośród siebie przewodniczącego komisji. Obecnie przystąpimy do powołania komisji, akurat my już ją mamy, przewodniczących i wiceprzewodniczących. Jeżeli Rada postanowi, że głosowanie tajne przeprowadzi wybrana komisja skrutacyjna do wyboru przewodniczącego Rady, to proszę o przegłosowanie wniosku, że głosowanie tajne do wyboru dwóch wiceprzewodniczących Rady przeprowadzi wybrana komisja skrutacyjna do wyboru przewodniczącego Rady. Mamy za sobą. Czyli to już mamy za sobą. Kto jest za przyjęciem zgłoszonego wniosku, że głosowanie tajne do wyboru dwóch wiceprzewodniczących Rady przeprowadzi wybrana komisja? Czyli to mamy już tak. Kolejna strona, dobrze. Bardzo proszę o zgłaszanie osób do pracy w komisji skrutacyjnej. To już mamy. Czy państwo macie uwagi? Nie macie. Przystępujemy do wyboru obecnie dwóch wiceprzewodniczących Rady i bardzo proszę o podanie kandydatur. Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. Bardzo proszę, kandydaci na wiceprzewodniczących Rady. Kto z państwa? Bardzo proszę. Chciałbym zgłosić kandydaturę pana Andrzeja Kinala. Wyrażam zgodę. Kto? Chciałbym
zgłosi kandydaturę Kamila Bachanowicza. Wyrażam zgodę. Obaj panowie wyrazili zgodę. Głosowanie jest tajne. Radni głosuj za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady Miasta, które rozda komisja skrutacyjna. Radny głosuje poprzez postawienie znaku X w odpowiedniej kratce obok wyrazu za, przeciw, wstrzymuję się przy nazwiskach dwóch kandydatów. Za wybranych uznaje się kandydatów, którzy uzyskali bezwzględną większość oddanych głosów za przy obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. Jeżeli radny na karcie do głosowania postawi znak X więcej niż dwóch kratkach za, jest głos uważa się za nieważny. Karty wyjęte z urny, niesporządzone przez komisję skrutacyjną, nieopatrzone pieczęcią oraz całkowicie przedarte są kartkami nieważnymi. Jeżeli radny na karcie do głosowania nie postawił znaku X przy żadnej kratce, jego głos uważa się za ważny bez dokonania wyboru. Czy są jakieś niejasności, jakieś pytania? Nie słyszę. Proszę komisję skrutacyjną o przystąpienie do pracy i przygotowania kart do głosowania. Komisja skrutacyjna przystępuje do pracy. Bardzo proszę. I znowu komisja skrutacyjna rozda radnym kartki do głosowania na podstawie listy obecności. Ja wyczytam, tak? Nie przygotować. Proszę o ogłoszenie 5-minutowej przerwy. Wysoka Rada, Rado, wznawiam obrady sesji. Proszę komisję skrutacyjną o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania. Komisja skrutacyjna rozdaje radnym kartki do głosowania na podstawie listy obecności. Komisja skrutacyjna wybrana na sesji Rada Miasta w Górze Ławieckiej w dniu 6 maja 2024 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady jest w następującym składzie. Przewodniczący Zbigniew Wodnicki, członek Alina Janina Wierzbowska i drugi członek Marek Rabczuk. Zaczynam tak. Karton. Aha, trzeba. Mary. Zasada głosowania jest taka sama, bo to jest głosowanie tajne, czyli imienie wzywamy radnego, który idzie tam do pomieszczenia, oddaje dwa głosy. Tu jest taka różnica, że trzeba oddać dwa głosy. Można oddać dwa głosy, czyli przy każdym z kandydatów możemy postawić po jednym głosie. Tym to się różni od tamtym. Nie wiem, czy zrozumiałeś jakieś chyba. Pytania są? Jakieś pytanie. Przy jednym kandydacie będą dwa głosy, to będzie nieważne. Właśnie. Jeżeli przy jednym kandydacie postawimy dwa głosy, to jest nieważne. Czyli można oddać po jednym głosie na każdego kandydata. Czyli dwa głosy, ale po jednym. Dobrze. W takim razie zapraszam, tak? Kamil Bachanowicz. Zapraszam, Jan Ciszman. Nie da rady. Do trumny też nie wejdzie, bo jest w pył. Też. Zapraszam Lucyna Długołkęcka. A w wojsku to nie było nie miło wyjście. Zapraszam Andrzej Kinal.
Zapraszam, Róża Anna Mizerakowska. Zapraszam, Tadeusz Pawluk. Zapraszam, Marek Rabczuk. Zapraszam, Łukasz Rochuń. Zapraszam, Alina Rumbuć. Zapraszam, Grażyna Katarzyna Sawicz. Zapraszam, Zbigniew Szlejer. Zapraszam, Arkadiusz Tobisz. Zapraszam, Alina Janina Wierzbowska. Zapraszam, Robert Wiśniowski.
i zapraszam Zbigniewa Wodnickiego. Wysoka Rado, ogłaszam 5-minutową przerwę, aby komisja skrutacyjna mogła przeliczyć głosy. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, wznawiam obrady sesji. Proszę przewodniczącego komisji skrutacyjnej o ogłoszenie wyników wyboru. Komisja skrutacyjna wybrana w sesji Rady Miasta w Górowie Owieckim w dniu 6 maja 2024 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady. Komisja skrutacyjna w składzie Zbigniew Woniński, przewodniczący, Alina Janina Wierzbowska, członek, Marek Rabczuk, członek. Stwierdza, co następuje. Na stan 15 radnych Rady Miasta w sesji obecnych jest 15 radnych. Wydano 15 kart do głosowania. Głosowało 15 radnych. Głosów ważnych oddano 15, nieważnych 0. Zgłoszeni kandydaci na wiceprzewodniczących Rady otrzymali następującą ilość głosów. Kamil Bachanowicz 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. Andrzej Kinal 9 głosów za, 4 głosów przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja skrutacyjna stwierdza, że na przewodniczącego wiceprzewodniczących Rady zostali wybrani Kamil Bachanowicz, Andrzej Kinal. Dziękuję bardzo. I teraz dla potwierdzenia wyboru dwóch wiceprzewodniczących Rady odczytam uchwałę w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta Górowo i Ławeckie. Może zaproszę tutaj dwóch przewodniczących obok. Proszę bardzo, pana Kamila i pana Andrzeja. Serdecznie zapraszam. No to tak jak pan Andrzej przejdzie, to może z łaski swojej. Gratulacje. Gratulacje. Uchwała nr 1 łamane na 2024 Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 6 maja 2024 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta Górowo i Ławeckie. Na podstawie artykułu 19 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest dzienniku ustaw z 2023 roku, pozycja 40, Rada Miasta uchwala, co następuje. Paragraf 1. Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym wiceprzewodniczącym Rady Miasta Górowo i Ławeckie zostali wybrani Bachanowicz Kamil i pan Kinal Andrzej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Gratulacje. Gratulacje. Dziękuję. I teraz może poproszę o kwiaty. Panie burmistrzu. No poproszę chwilkę przewodniczących. Ładnie. Pani przewodnicząca w imieniu społeczności miasta. Myślę, że zebranych tutaj radnych bardzo serdecznie gratulujemy wyboru. No i życzymy owocnej, acz trudnej, wiadomo jak jest, pracy na rzecz naszej społeczności. Dziękuję bardzo. Liczę na współpracę i na wielką pomoc. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, gratulacje w danych wyborach. Tego wielkiego trudu poniesionego. Wszystkiego dobrego. Życzymy owocnej pracy i współpracy. Wszystkiego dobrego. Wysoka Rado, zamykam sesję Rady Miasta Górowo i Ławeckie. Dziękuję bardzo. Gratulacje. Gratulacje panie burmistrzu, gratulacje pani przewodnicząca.